5 stycznia wspominamy błogosławioną Marcelinę Darowską, zakonnicę. Marcelina urodziła się 16 stycznia 1827 roku w Szulakach koło Kamieńca Podolskiego na terenie dzisiejszej Ukrainy. Pochodziła z wielodzietnej szlacheckiej rodziny polskiej o żywych tradycjach patriotycznych, ale niezbyt religijnej. Ona natomiast od dziecka chciała być zakonnicą. Jej ojciec nie mógł tego zrozumieć, tym bardziej, że wtedy klasztory pod zaborem rosyjskim zostały skasowane. Posłuszna ciężko choremu ojcu w wieku 22 lat poślubiła Karola Darowskiego. Zgodziła się z wolą ojca i chciała uświęcić się w małżeństwie. W podróż poślubną oboje pojechali m.in. na Jasną Górę, do Częstochowy i na ołtarzu Matki Bożej ofiarowali swoje obrączki ślubne. Do swojej przyjaciółki pisała później: to wiem jednak na pewno, że uczucia, które mam dla niego, są tak szczere i święte, iż Bóg niewątpię ma w nich upodobanie. Marcelina była wzorową żoną i matką. Jej mąż był bardzo szczęśliwy, aż oszołomiony szczęściem i przeczuwał, że szczęście nie będzie to trwało długo. Po niespełna 3 latach przerwał je nagle tyfus i śmierć. Jej mąż zmarł 20 kwietnia 1852 roku. Marcelina miała wtedy niespełna 25 lat, kiedy została wdową z maleńkim Józefem i Karoliną. Po roku zmarł też jej syn. Rodzina wysłała Marcelinę wtedy za granicę, by mogła odpocząć i podratować zdrowie. W Rzymie rozpoznała to, że Pan Jezus powołuje ją do założenia nowego zgromadzenia zakonnego. Pomoc w tworzeniu nowego zgromadzenia okazywali ojciec Hieronim Kajsiewicz i Józefa Karska. Nowe zgromadzenie powstało w Rzymie. Papież Pius IX, błogosławiąc to dzieło, mówił: to zgromadzenie jest dla Polski. W 1863 roku Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przeniosła do Jałowca, obecnie na Ukrainie. Otworzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem kultury polskości i głęboko rozumianego katolickiego życia duchowego. Celem pracy zgromadzenia miało być wychowanie dzieci i młodzieży. Siostry pracowały jako wychowawczynie, nauczycielki, wszystkie swoje siły, zdolności poświęcały wychowywaniu dziewcząt. Siostra Marcelina mówiła siostrom, że celem zgromadzenia jest wykształcenie niewiasty na obywatelkę Królestwa Bożego, co znaczy kształtowanie jej nie tylko ze strony umysłowej i zewnętrznej, ale przede wszystkim moralnej, a więc wykształcenie jej na prawdziwie chrześcijańską żonę, matkę, panią domu i obywatelkę kraju. Marcelina kształciła dziewczęta w prowadzonej przez siebie szkole w sposób nowatorski. Jako pierwsza albo jedna z pierwszych wprowadziła nauczanie indywidualne. Chodziło jej o to, by w dziewczętach obudzić pragnienie wiedzy, by po ukończeniu szkoły same dalej się kształciły. Chodziło jej nie tylko o przekazanie wiedzy, ale o wychowanie i przygotowanie dziewcząt do roli żony i matki. Pisała: Polska będzie, ale wtedy, kiedy społeczeństwo się odrodzi, a na to trzeba, aby rodzina stanęła na Bogu. Ponadto kobiecie przypisywała rolę strażniczki rodzinnego gniazda. System wychowawczy opracowany przez nią zawierał 4 główne punkty: nauczyć dzieci żyć z Bogiem, nauczyć, żeby były dobrymi Polakami, nauczyć, żeby kochały obowiązek i nauczyć dzieci myśleć. Do szkół prowadzonych przez siostry zgłaszało się tak dużo dziewcząt, że w krótkim czasie powstały szkoły przy klasztorach sióstr w Jarosławiu na Podkarpaciu, w Niżnowie nad Dniestrem i w Nowym Sączu, w Słonimie na Litwie i Szymanowie koło Warszawy. Oskar Sosnowski wykonał z białego marmuru kararyjskiego piękną figurę Matki Bożej do kaplicy klasztornej w Jazłowcu. Ta figura była szczególnie czczona przez ułanów z 14 pułku ułanów jazłowieckich. Obecnie figura Matki Bożej Jazłowieckiej znajduje się w Szymanowie w klasztorze sióstr. Henryk Sienkiewicz w liście do Marceliny Darowskiej pisał: siejba Twoja, najprzewielebniejsza Matko, była Bożą siejbą. Świadczą te głosy czci i wdzięczności płynące ku Tobie ze wszystkich krańców naszej poszarpanej ziemi. W ślad za głosami idą serca dzieci i kobiet polskich. Nauczyłaś je miłować Boga i kraj ojczysty.
czcić wszystko, co wielkie, szlachetne, a nieszczęśliwe, więc wielki, a nieszczęśliwy naród ocenił i uczcił Ciebie. Pozwól i w mojej głowie pochylić się przed Twą zasługą i złożyć Ci należny hołd za tę pracę, tak długą, a tak doniosłą dla naszego społeczeństwa i tak w swych skutkach błogosławioną, chwała Twej rozumnej pracy, a cześć zasłudze i dobroci. W testamencie siostra Marcelina napisała m.in. Jedno Wam jeszcze najszczególniej polecam. Kochajcie, czcijcie duszą i sercem, słowy i czynami niepokalaną Matkę naszą Maryję. Trzymajcie się jej wiernie i niezachwianie we wszystkich chwilach i kolejach życia waszego, na początku i u kresu prac waszych, waszej doczesnej pielgrzymki. Garnijcie się do niej w uściskach i trudnościach, a ona was wspomoże. Oddawajcie się jej w pokusach, opuszczeniach i oschłościach, a ona was usilni i z Panem Jezusem zbliży. Pamiętajcie zawsze, żeście jej dziećmi, że z was chwała się jej należy. Uczcie drugich ją miłować, do niej się uciekać, a nieba im przychylicie. Siostra Marcelina zmarła w wieku 84 lat 5 stycznia 1911 roku w klasztorze w Jazłowcu, otoczona siostrami i najbliższą rodziną. Była przy niej córka Karolina, wnuki i prawnuki. Siostra Marcelina była szlachcianką z domu Kotowicz Herbu Korczak, żoną, matką, wdową i zakonnicą. Jej beatyfikacja odbyła się w Rzymie 6 października 1996 roku. Wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II tak o niej mówił. W dniu dzisiejszym Kościół raduje się z wyniesienia na ołtarze błogosławionej Marceliny Darowskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Całe życie błogosławionej Marceliny było nieustannym trwaniem w Bogu poprzez modlitwę i wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa, który do końca umiłował człowieka. Szerzyć Królestwo Boże w duszach ludzkich i wprowadzać je w świat. Oto program jej apostolskiej działalności, zrodzony w ciszy rozmodlonego serca. Chciała uczynić wszystko, aby prawda, miłość i dobro mogły zwyciężać w życiu ludzi i przemieniać oblicze umiłowanego narodu. Mozolne dzieło budowy Królestwa Chrystusowego prowadziła wielkodusznie ze wspólnotą niepokalańską, zwracając szczególną uwagę na religijną formację młodego pokolenia, zwłaszcza dziewcząt, na rozwój katechizacji i pracę wychowawczą. Szczególną rolę w życiu społeczeństwa przypisywała chrześcijańskiej kobiecie jako żonie, matce i obywatelce kraju. Z wielką gorliwością troszczyła się o rozwój Królestwa Bożego w rodzinie, ponieważ tylko rodzina zdrowa i święta, która stoi na Bogu, jak mówiła, może być fundamentem nowego społeczeństwa. Nowa błogosławiona jest przykładem wiary apostolskiej, która tworzy nowe formy obecności Kościoła w świecie, kształtuje społeczeństwo bardziej sprawiedliwe i ludzkie, które trwa i owocuje w Chrystusie. Módlmy się. Boże, który wybrałeś błogosławioną Marcelinę Darowską, aby pociągnęła ludzi, zwłaszcza młodzież i dzieci, do Twojej miłości i była wzorem szukania tylko Ciebie, spraw, błagamy, abyśmy jak ona kochali zawsze Twoją świętą wolę i pełniąc ją w każdej chwili życia, zasłużyli, aby dojść do Ciebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.